Ty, Franc, a w tym roku to talerz dla niespodziewanego gościa na Wigilię, to trzeba będzie schować, nie? Bo co? A jakby uchodźca przyszedł do ciebie i ci zajął to miejsce? Co ci? Jeden uchodźca przeszkadza. No, wpuszczę jednego, a potem 150 przyjdzie. Człowieku, gdzie ci się, kurwa, w mieszkaniu 39 metrów kwadratowych 150 uchodźców zmieści? Ha, jak wyczują karpia po żydowsku, co teściowa robi, to człowieku, przez balkon wlezą. Co mu żałujesz? Ile ci taki uchodźca zje? Ty, to uchodźcy nie jedzą dużo? Człowieku, ci na przykład tutaj od 2 tygodni nic nie jedli. A po co nam to żelazko? Będziemy uczyć strażników używania lasa. My? Widziałaś film Wstydu? Nie, nie widziałem. To patrz. Ty, to jest uchodźca? Nie, kurwa, poseł. To poseł chce uciec z Polski? Nie wiem, przyszedł poćwiczyć przewroty. Ale szybki jest. No i właśnie dlatego pograniczników musimy nauczyć używania lasa. Trzymaj. A, czyli takie coś. Aha, czyli to. Ty, uważaj, żebyś błaszczaka nie złapał. Ty, a błaszczak to jest ten bez motoru? Kurwa, bez jakiego motoru? Gdzie ty tu, kurwa, motory widzisz? No bo tylko jeden tam bez kasku stoi. Kurwa, coś ty zrobił. Ty, może odkopnie. Może odkopnie. A co ta piłka tam robi? Leży. Aha. A słyszałeś zasadę, że nie kopie się leżącego? No, on nie wie, że się nie kopie leżącego. Dzięki! Ty, ale po co nam ta piłka? Ta piłka będzie udawać chleb, a my będziemy ich uczyć wyłapywać jedzenia, rozumiesz? Jakie jedzenia? No to, co ludzie uchodźcom rzucają, rozumiesz? Ktoś rzuci uchodźcom chleb, a pogranicznicy muszą to złapać, rozumiesz? Aha, żeby do uchodźców nie doleciał, tak? Nie, kurwa, żeby Mariusz w łeb nie dostał. Łapiesz? Ty, no łapię, że chleb trzeba łapać, ale jak ktoś butelką z wodą rzuci, to co? To wtedy strzelaj w opony. Co? Strzelaj w opony! Strzelaj w opony, mówię! Nie distrybutor, w opony strzelaj. Kurwa! Instrybutor, kurwa, nie strzel! Weź, przestań. O, wow! No i co, jeszcze jakieś pytania? Tak, powiedz mi, Franz, po cholerę oni ten płot tu budują? Przez pomyłkę, człowieku. Mariusz miał rozkaz, żeby ich tu trzymać do świąt, do Wigilii. I miał im opłatek tu zrobić, ale źle usłyszał i zamiast opłatka im tu opłotek na 2,5 metra zrobił.